Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Podręcznik Blogera. W dzisiejszym odcinku powiem Ci o tym, w jaki sposób ja zmniejszam rozdzielczość zdjęć, które wrzucam do moich artykułów, po to, żeby te artykuły ładowały się szybciej, żeby nie były zaśmiecone ogromnymi zdjęciami. Jeżeli interesuje Cię temat blogowania, to subskrybuj ten kanał i daj lajka. Zaczynamy. To jest metoda, z której ja korzystam. Na pewno używając Photoshopa czy Illustratora można to zrobić lepiej. Pewnie jest to bardziej czasochłonne i wymaga większych umiejętności. Natomiast ten film jest dla osób totalnie początkujących i dla mnie też zmniejszanie zdjęć w ten sposób jest wygodne i przynosi dobre efekty. Strona, z której ja korzystam, jest anglojęzyczna, ale nie martw się, bo nie musisz znać tutaj wiele funkcji. Generalnie trzy rzeczy musisz kliknąć, także jest to bardzo proste. Najpierw klikasz Upload an Image. Sobie tutaj wcześniej przygotowałem zdjęcie. Cyk. Jest to zdjęcie. Dobrze, rozdzielczość. Jaka rozdzielczość? Dla zdjęć, które wyświetlają mi się w artykule, tak, to są zdjęcia o rozdzielczości po szerokości 850 pikseli. Cyk, tutaj wpisuję 850, zjeżdżam na dół, JPG. Czasami jak masz na przykład zdjęcie w formacie PNG, to sobie też zmieniam na JPG. JPG zajmuje generalnie mniej miejsca. Best Image Quality zmieniam na Normal Compression i tutaj wpisuję 70. Resize. Ok, to zdjęcie przed chwilą miało 2,3 MB, zajmuje teraz 75 KB. I teraz zobaczmy, jaka jest różnica w wyglądzie. Ok, to jest zdjęcie oryginalne, a to jest zdjęcie zmniejszone. Cyk. Jest różnica, ale o, to jest zdjęcie oryginalne, to jest zdjęcie zmniejszone. Oczywiście widać różnicę, ale bez przesady, nie jest to nic. Nie jest to tak znaczna różnica. Nie straciliśmy zbyt dużo na jakości, a zdjęcie zajmuje dużo mniej miejsca. Ok. Jeżeli chcę zdjęcie, które wrzucam sobie tutaj, o, jako zdjęcie główne, o, czyli jako zdjęcie, które mi się tutaj wyświetla, no to rozdzielczość tego zdjęcia wynosi 550. Ok? Dla tych głównych zdjęć 550, dla zdjęć większych 850. Jeżeli chodzi o tą stronę, to czasami jeżeli macie bardzo duże zdjęcie, to ona może mieć problem z załadowaniem tego zdjęcia. W takim wypadku korzystam ze strony Peak Resize. Ona działa w bardzo podobny sposób, tylko tutaj jest łatwiej wgrać duże zdjęcia. Cyk. Pokażę Wam, jak ona działa. Zdjęcie się wgrywa, klikasz Continue. Tutaj po lewej stronie się ładuje. Ok, co ja teraz robię? Nie zmniejszam tego zdjęcia do samego końca, tak jakbym chciał, żeby było użyte w artykule. Zmniejszam je tylko o 50%. Jakość. W sumie tutaj nic nie ruszam. I'm done, resize my picture. Ok, teraz to zdjęcie zajmuje 696 KB. Tutaj klikam Save to Disk. Ikonkę z tą dyskietką. Zdjęcie się zapisuje na moim komputerze i robię dokładnie to samo, co zrobiłem przed chwilą. Na tej stronie resizeimage.net. To jest metoda, z której ja korzystam. Próbowałem kilku, dla mnie ta jest najłatwiejsza. Lubię robić to manualnie, nie zajmuje to dużo czasu, a w ten sposób osiągam najlepsze efekty. Są też różne pluginy, które
które zmniejszają automatycznie rozmiar zdjęć na Twoim blogu, na Twojej stronie. Najlepszym takim pluginem jest Short Pixel. Jest to plugin, który w darmowej wersji pozwala Ci zmniejszyć 100 zdjęć w ciągu miesiąca. A jeżeli chcesz, żeby zmniejszał większą ilość zdjęć, to wtedy płacisz na przykład tutaj, myślę, że w zupełności wystarcza ta, oczywiście w zależności od wielkości Twojego bloga czy tam strony, ta opcja short. Tutaj płacisz $5 za 5000 zdjęć miesięcznie. 5000 zdjęć miesięcznie, trochę długo, dużo, nie? Myślę, że starczy. Okej. Okay. Ale ten short pixel nie zmniejsza tak bardzo zdjęć, jak właśnie ta metoda manualna. Ok, jeżeli podoba Ci się ten filmik, to daj lajka, subskrybuj ten kanał i zerknij na inne filmy na tym kanale, które też dotyczą blogowania. Trzymajcie się piona.